Panie profesorze, świat galerii handlowych, takich pięknych, kolorowych jak ta, to świat niebezpieczny? To jest świat kuszący. Świat kuszący zarówno młodych, jak i starych. Natomiast młodzi niestety w tych pokusach czasami wchodzą w nadmierne ryzyko. Zatem niekiedy bywa tak, że podejmują aktywności seksualne. Czyli stają się galeriankami? Stają się galeriankami, tak jest. Jacek Kurzępa. Od kilkunastu lat zajmuje się prostytucją nieletnich. Twórca programów i jej przeciwdziałania. Socjolog młodzieży. To jego badania nad seksualnością nastolatków inspirowały twórców tak głośnych ostatnio filmów jak Galerianki czy Świnki. Galerianki, jak mówi, znajdziemy dziś w każdym gimnazjum. Ostatnio bardzo dużo, za sprawą głównie filmów, mówi się o galeriankach i świnkach. I czy można tu już mówić o jakimś takim zachowaniu społecznym w kontekście tych dwóch pojęć? Klasyka galerianek związana jest z tym, że one czy oni przychodzą tutaj na łowy. To znaczy, że dziewczęta bądź chłopcy niekiedy szukają tutaj zarobku, sprzedając własne ciało. Jak szerokie jest to zjawisko? Jak pan teraz patrzy na te korytarze, to ile osób, które tutaj młodych są, potencjalnie mogą być właśnie takimi osobami? Jest to według mnie problem poważny. Problem związany z tym, że młodzi absolutnie nie zdają sobie sprawy z konsekwencji tego, co się może im przydarzyć. I oto pozwolę sobie przywołać pewną anegdotkę. To jest fakt. Oto dziewczyna zwiedziona rozmaitymi informacjami o tym, że jest coś takiego jak galerianki, uznała, że może ona też tak spróbuje. 14-letnia dziewczynka, gimnazjalistka, poszła do galerii, podjęła pewną grę z dorosłym mężczyzną, który kupił jej kosmetyki, ale coś za coś. Siedzieli tak jak my i z góry z antresoli spoglądała na tę sytuację kobieta. Widzi, że siedzi młoda dziewczyna z mężczyzną, który mógłby być jej ojcem, i siedzi w sposób nienaturalny. Jest tak jakby zamknięta w kapsule totalnego takiego mocnego zwarcia się. Widać było, że się boi, że się lęka. Jak się okazało, ta niewiasta była pedagogiem jednej ze szkół. Zeszła na dół i się pyta tego mężczyzny, czy on jest ojcem tej dziewczynki. Na co on szpetnie zaklął i powiedział, a tobie, babo, co do tego? Kobieta była nieustępliwa, facet czmychnął, uciekł. Ona wtedy przysiadła do niej i zrobiła coś, co było chyba wtedy jedynym gestem, który mógł zaistnieć. Objęła tę dziewczynę i trzymała w objęciach, aż ona powoli tajała. Pedagożka pyta tej dziewczyny, co tam się właściwie wydarzyło. Właśnie to, że ona teraz miała z nim iść do kibelka i tam zrobić numerek. Jak kupisz mi dżinsy, to zrobię ci loda. Chyba cię p***ała, dziewczynka. Masz auto tutaj? Mam, a co? To możemy teraz do niego pójść. Chodź. Pan też się zajmuje młodymi ludźmi, czy pan tylko ich naukowo obserwuje i wyciąga wnioski? Stałem się współtwórcą tutaj we Wrocławiu Misji Dworcowej i Matecznika, czyli stowarzyszeń, które pracują na rzecz wyprowadzania dziewcząt i chłopców z różnych obszarów ryzyka. Ryzyka związanego z narkotyzowaniem, alkoholizowaniem się, seksbiznesem, próbami samobójczymi, rozmaitymi zachowaniami, które młodego człowieka znachodzą, mówiąc staropolskim językiem. Czy taka galerianka, która być może zaczyna bardzo niewinnie, tak jak pan powiedział, kosmetyki, może kawa, lody, to jest taki materiał na przyszłą prostytutkę? Ta inicjacja tutaj, przypadkowa,
która może wydawać się draką, zabawą, epizodem, ona bardzo często przynosi koszmarne konsekwencje. Bo ta dziewczyna nawet na tym jednym razie wyobrażała sobie, że ona poprzestanie i pojawiła się oto ponownie w galerii. Nie żeby szukać klienta, tylko żeby się przechadzać. Ale ten klient, ten sam tu się pojawi. Nie mam złudzeń, że zostawi ją w spokoju. Będzie za nią szedł. Będzie szukał ponownie nawiązania kontaktu. Bardzo często zastosuje rozmaite mechanizmy szantażu i przymuszenia. Zastraszenia. Piętro wyżej. Widziałem takie dziewczyny po 10, 12, 13 może lat. Siedziały we 4, 5. Bawiły się telefonami i obserwowały sklepy. Czy to są galerianki, czy to są dziewczyny, które być może za chwilkę będą galeriankami? Ja myślę, że to fajnie, że one tu są. To dobrze, że tu są. Myślę, że niedobrze, bo znaczy, że się nudzą. A jak się nudzą, to się chyba nie rozwijają. Nie, ale ja sobie myślę tak, że jeśli znajdują czas w swoim budżecie dnia, żeby pobyć tutaj, tak samo jak my dorośli, bo bardzo często zakładamy taką dość koszmarną perspektywę, że młodzi powinni efektywnie spędzać czas i czytać, analizować, poznawać, a my dorośli już jesteśmy z tego zwolnieni. A co powiemy o dorosłych, którzy tu przychodzą? Nudzą się? Czasami przychodzą po to, żeby zabić coś w sobie, tak, jakąś tęsknotę. W jakimś celu, brak, to tak. Samo młodzi. Przychodzą tu w jakimś celu. Tylko, panie profesorze, dorośli nie przychodzą tutaj po seks, który jest walutą. Jakżeby nie. A dorośli? A klienci? No tak. No. Jest sytuacja, w której dziewczyna jest w jakimś tam boksie z kosmetykami. Przegląda półeczki, które są poza jej zasięgiem. Nie fizycznym, tylko ekonomicznym. Podchodzę do niej i na przykład zadaję pytanie, chciałabyś to? A czemu by nie? Odpowiada nastolatka. A no to masz pieniążki, nie masz? No nie mam. No to co zrobimy? Ja mogę zrobić wszystko, odpowiada dziewczyna. Jest to kot. I teraz jak zareaguje ten jej rozmówca? Ja też jestem gotów zapłacić wszystko. I wtedy już wiedzą, że są, że tak powiem, w tej sytuacji interesariuszy po obu stronach. Kto to są świnki, panie profesorze? Świnki są to młodociane prostytutki obu płci, bo to jest zarówno w perspektywie chłopców, jak i dziewcząt. Młode osoby, przez fakt, że młode, uznawane za bezpieczne w sensie seksualnym, bo być może jeszcze nie są na tym rynku nadmiernie często, więc ryzyko zarażenia czymkolwiek jest niewielkie. Te osoby najczęściej dzisiaj nawiązują relacje seks biznesowe za pomocą telefonii komórkowej i internetu. To już nie jest potrzeba wystawiania się na pigalakach rozmaitego typu, ile po prostu wejście na rozmaite portale internetowe i poprzez nie nawiązanie relacji. Czyli to są prostytutki bez domu publicznego, tak? Dokładnie tak. Chcesz zarobić? No. To idź. No idź do niego. Nie. Znasz niemiecki? No to słuchaj, to jest miły koleś. Weźmiecie do knajpy, pogadacie trochę, nic ci nie zrobi, nie bój się. He. Płaci 30 euro za godzinę. Rozmowy. No dobra. Jak duża skala jest tego zjawiska? To nie jest marginalny problem. Owszem, większość młodzieży jest zdrowa, cudownie skonfigurowana, wspaniale sobie daje radę we współczesności bez tego typu zachowań. Ale jeśli w perspektywie badawczej powiem, że ja osobiście poznałem 125 osób, które prostytuują się, a nie mają jeszcze 18 roku życia, to jest tylko ta baza, którą ja dysponuję. A skąd te osoby pochodzą? Z jakich domów, jakich środowisk? Nie ma jakiejś kategorii społecznej, która byłaby nadmiernie reprezentowana w tej grupie osób uprawiających prostytucję. Zarówno tam znajduję dziewczęta, które wywodzą się z kapitalnych domów, w sensie ekonomicznym, zasobności, statusu rodziców, jak i osoby, które wywodzą się z bardzo poważnych obszarów ubóstwa i nędzy. A panie profesorze, wiekowo,
To są osoby głównie przed 20 rokiem życia, może jeszcze przed 18? Czy raczej 20-kilkuletni? Najbardziej ryzykownym wiekiem to jest wiek 15-17 lat. Z dwóch powodów. Pierwszy powód, hormony walą w czajnik, młodym po prostu amba odbija, zaczynają się kręcić wokół rozmaitych skojarzeń erotycznych. Wynika to między innymi z takich różnych elementów kultury masowej, którą nazywamy porno chic albo pornosferą, czyli przenikanie pewnych treści, które do niedawna były zawarowane do dość marginalnego obszaru produkcji pornograficznej, do kultury masowej. I oni na co dzień z tym obcują, jeśli oglądają rozmaite kanały muzyczne, oglądają rozmaite gazety adresowane do nich, gdzie stylizacja wykonawców bądź osób, które pokazują modę, związana jest z przekraczaniem do niedawna dla nas nieprzekraczalnych granic obnażania ciała, no to na nich to wpływa. Znak czasu, który pokazuje, iż nasze zasady i normy związane z obyczajnością, intymnością, respektem wobec wrażliwości i delikatności drugiego człowieka zostały zdewastowane. Chciałbym tutaj dopowiedzieć jeszcze jedną taką okoliczność, że to, iż czasami rodzice popadają w amok związany z faktem, że chciałbym, żeby moja córka czy mój syn zrobił oszałamiającą karierę w rozmaitych tam show biznesach i tak dalej, nie znaczy, że powinniśmy ich traktować jak przedmiot. Bardzo często bywa tak, że dzieci prowadzone w taki sposób w pewnym momencie zostają nam odebrane, bo ta przestrzeń, w którą one wkraczają, monopolizuje po prostu wpływ na nie. Tak to bywa. To skoro to zjawisko dotyczy bogatych i biednych, młodzieży i dzieci, to co jest wspólnym mianownikiem takiego, a nie innego postępowania tych młodych ludzi? To jest łaknienie bliskości. To jest łaknienie bliskości. Dziewczęta i chłopcy, których w różnych projektach badawczych miałem okoliczność spotkać, wykazują daleko idący deficyt bliskich kontaktów z osobami godnymi zaufania. Najpiękniej byłoby, żeby to była matka i ojciec. Czasami ich brak. W efekcie zaczynają poszukiwania. Niekiedy wyruszają tutaj nie po seks, tylko po bliskość. Natomiast druga strona próbuje to niecnie wykorzystywać. Niekiedy również bywa w ten sposób, że siedząc w przestrzeni internetu, ona opowiada o swoim świecie, on opowiada o swoim świecie, a jej czy jego rozmówca w sposób haniebny wykorzystuje te opowieści, uprawiając coś, co nazywamy dzisiaj sextingiem, czyli przenoszeniem pewnej treści seksualnej w komunikaty telefoniczne bądź internetowe, obnażając informację, którą ta dziewczyna o sobie nam przekazała na blogu czy w rozmowie. Ona zaufała nam. Ona szukała kogoś, komu mogłaby powierzyć to, co ją dzisiaj szczególnie boli. Gdzie leży przyczyna takich zachowań? Dom? Szkoła? Kościół? Myślę, że mamy tutaj synergię rozmaitych zaniedbań i pewną komasację być może naszej wspólnej, społecznej lękliwości wobec tego, żeby być jednoznacznym wobec młodego pokolenia. Jednoznacznym to znaczy wymagającym. Jednoznacznym to znaczy stawiającym określone reguły. To skoro jest świadomość, tak, że są te zaniedbania, a niewiele się zmienia, to dlaczego tak jest? To my dorośli straciliśmy busolę na dobro, na poprawność, na normatywność. Czasami w lęku przed tym, że właśnie nasze dzieci nam powiedzą: mama, tata, jesteś z gret, my się wycofujemy. Nie dajemy im komentarza dotyczącego tego, co oni doświadczają w przestrzeni ulicy. I przykład. Oto jest parada równości.
za moich czasów, mojego dzieciństwa i młodości, to było nieobecne. Nie było. Dzisiaj jest. Moje dziecko, nasze dzieci dyskutują o tym na przerwach, w internecie, widzą newsy medialne, mama, tata, knebel na ustach, bo sami nie wiedzą, jak wobec tego mają się zachować. Czyli tu leży wina? Nie potrafimy my, dorośli, rozmawiać z naszymi dziećmi? Uważam, że my musimy nauczyć się rozumieć współczesny świat i wtedy zrozumiemy nasze dzieci. Naukowiec rozmawia z prostytutką. Jakich kluczy używa, żeby po pierwsze ją poznać, a po drugie może pomóc jej, żeby wyszła z tego zaklętego świata? Teraz, kiedy mam już tyle lat doświadczeń pracy z osobami upadłymi w rozmaitym zakresie, to jedna rzecz, która jest wystarczająco wytrenowana przeze mnie, to cierpliwość. Po prostu cierpliwość. Rozumiem, że chcę wam powiedzieć, że nam dorosłym, rodzicom, tej cierpliwości wobec własnych dzieci bardzo często brakuje. Ewidentnie. Chcemy za szybko. To jest ta kultura instant. Wszystko ma być gotowcem. Wszystko ma być półproduktem. Ale w wychowaniu się tak nie da. Wątki dotyczące śpieszności dzisiejszego życia, wyzwań związanych z moją profesją, wyzwań związanych z rywalizacją z kimś na wąskiej kładce do sukcesu, powoduje, że tak jakbym był głuchy i ślepy na to, co w domu moim się dokonuje, tak? Albo co się dewastuje. W związku z czym, proszę wybaczyć, ale dopowiem jeszcze to zdanie. Bez względu na to, jak lubimy albo nie lubimy serialem Jakie Miłość, bardzo często mamy wlepione oczy w ten ekran. Patrzymy na to, co się z niego sączy, a pytanie o miłość w naszym domu. Dlaczego ona więdnie? Dlaczego blednie? Dlaczego wiotczeje? Bo często mamy poczucie, że czegoś nie wypada powiedzieć, że może kogoś urazimy i nosimy to, ten ból, zranienie, niepewność w sobie. Więc otwierajmy się na siebie. Mówmy to, co nam na wątrobie leży. Tato, kupisz mi nowe spodnie? Bardzo dobrze, że tatusia prosisz. Moje życzenia spełnia od 15 lat. Ostoja naszej rodziny. Mówisz, ma. Nie ma jakiejś szynki albo pomidora do tych kanapek? Nie ma. Mówimy o takiej pianie, która się unosi gdzieś tam na brudnej rzece, prawda? A w tym nurcie jest bardzo wiele też i pozytywnej przestrzeni. Są młodzi naukowcy, którzy zdobywają nagrody na światowych konkursach. Są młodzi, piękni, utalentowani artyści, menadżerowie. Są młodzi, którzy podążają wiele kilometrów w niewygodnych butach po to, żeby dojść na przykład do Częstochowy, prawda? Albo są spotkania na Lednicy, więc może jest tak, że ten dzisiaj świat jest wielokulturowy, wielonurtowy i to, czym dzisiaj w programie się zajmowaliśmy, to jest tylko taka właśnie piana, niewarta naszego może czasu i uwagi. Młodzież jest wielobarwna. Taka jest jej natura. Młodzież jest jak archipelag rozmaitych wysepek, ale młodzież wielkomiejska troszkę inaczej, w innej dynamice funkcjonuje niż młodzież na głębokiej prowincji. Młodzież z obszarów wiejskich, zmarginalizowanych, daleko od szosy, gdzie się masowo zamyka szkoły, autobusy nie dojeżdżają, gdzie ich poczucie nadziei i szansy na zmianę biografii jest dość wątłe. Czyli większą nadzieję pan pokłada w tej młodzieży wielkomiejskiej, która paradoksalnie częściej przychodzi w takie miejsce jak to? Nadzieję pokładam przede wszystkim w dorosłych, że zechce im się wreszcie stanąć troskliwie obok młodego,
otworzyć się na jej i jego potrzeby i towarzyszyć im w wędrówce ku dorosłości. Czy młodzież dzisiaj ma autorytety swoje? Z pewnością ma. W sensie badawczym, jako socjologowie, opisujący między innymi to, kto jest dla nich ważny, jakie osoby znaczące, niekiedy łapiemy się na naszym zdziwieniu, gdzie po Janie Pawle II zaraz w rankingu pojawia się Doda na przykład. No właśnie. I dla nas dorosłych jest to coś nie do przyjęcia. Natomiast młodzi są zmiksowani. Ich tożsamość jest zmiksowana. Tożsamość jest patchworkowa. Z rozmaitych bajek pozbierali rozmaite kawałki. Czyli chce pan powiedzieć, że młody człowiek może mieć jako wzór do naśladowania i Jana Pawła II, i Dodę jednocześnie? Dokładnie. Bo akurat tutaj zaczerpuje zupełnie innych źródeł i innych argumentów, a to zupełnie inny. A rodzice na którym miejscu są? Na szczęście w ostatnich badaniach rodzice są coraz wyżej. To jest czwarta, piąta pozycja. To naprawdę jest bardzo ważne. I ja dlatego nazywam to pokolenie młode pokoleniem nadziei. I teraz to jest pewien rebus. Pokolenie nadziei, to ja żywię nadzieję wobec tych młodych, że oni będą lepsi. Poniekąd tak. Ale z drugiej strony chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest nadzieja, jaką pokładają młodzi w nas. A gdybym poprosił pana jeszcze o taką receptę dla rodziców. Jak powinni zacząć rozmawiać z dziećmi? Od czego powinni zacząć obserwacje, kiedy poczują, że coś pękło, że ta nić, która ich kiedyś wiązała, została zerwana, a czują potrzebę nawiązania tych relacji i uratowania być może własnych dzieci przed zgubnym wpływem dzisiejszego świata? Pierwsza rzecz to oczywiście nie czekaj ojcze, nie czekaj matko, aż coś pęknie. Bądź nieustępliwa i bądź na podorędziu. Bądź blisko. Jeden z moich podopiecznych swego czasu, gdy z nim rozmawiałem i zadałem mu pytanie, czy marzysz? Odpowiedział mi, oczywiście, że marzę. Każdy marzy. To o czym? O tym, żeby tata podszedł pod próg mego pokoju. Wydawało mi się, że żartuje ze mnie. Zatem zadałem pytanie, jak to pod próg? To pokazuje, że są takie rodziny, są takie domy, że tej relacji w ogóle nie ma, tak? Bo on nigdy do środka nie wszedł. Więc wejdźcie do środka. Przekraczajcie progi. My jako rodzice powinniśmy mieć taki noktowizor, tak? Który wpuszczamy gdzieś niewidocznie za dzieckiem. Jeśli zobaczymy, że coś jest nie tak, to jest to dla nas sygnał, powinniśmy usiąść i porozmawiać. To bardzo mi się ta alegoria podoba, bo to jest taka rzecz, która powoduje, że ja widzę, nie będąc widziany. I to rzeczywiście w wychowaniu powinno być przez nas stosowane. Ja powinienem wiedzieć o dziecku wszystko, natomiast nie dać mu poczuć, że go kontroluję, że jestem nadmiernie jakiś taki zakładający jakieś blokady czy szlabany. To chyba jest fajny modus operandi. Czyli ufność i miłość. Dokładnie. I bystre oko.